No to teraz było raz 120, ale to było, czułem to lekko, czułem to mega lekko i mam teraz dylemat, czy wejść na maksa na te 120, które ostatnio poszło mi 8 1/3 powtórzenia, ale to było za lekko. Czy wejść po prostu już na jakiś większy ciężar? 130, tylko że wtedy będzie wbrew mojej zasadzie, nie? Bo najpierw powinienem zrobić 10 powtórzeń na 120, rozumiesz? Ale... No tak, ale nie wiem, czy nie wziąć 130, rozumiesz? Nie wiem, czy nie wziąć 130, bo 120 trochę za mało. Nie, wezmę 120, bo mi się wczoraj ten w pracy taka wielka belka przewróciła na przedramię. Zabezpieczająca ładunki na samochodzie, wiecie? I mam tutaj ten palec mały, mi oberwał ten mięsień od niego. Ci powiem, że to była dobra decyzja, żeby zrobić jednak 120, a nie 130. Z tego powodu, że te 10 powtórzeń to było wszystko, co dałbym radę. Nie zrobiłbym jeszcze jednego powtórzenia. To był po prostu maks. Zobaczcie. Nie pokażę wam. Nie pokażę wam. Dobra, nie pokażę wam. Bo mam za wąski chwyt. I nie da się wszystkiego tak chwycić, jakbyśmy chcieli. Ojejku, będzie bolało. 10 poszło te. 10 poszło. Daniel, 10 poszło.